witamina A jest taka ważna dla psów i kotów? Tak, jest ważna, dlatego że normalnie witamina A jest niezbędna dla narządów wzroku, na przykład dla różnicowania komórek, na przykład na skórę i tak dalej, szybkiego podziału. Witamina A wchodzi w układzie obronnym, na przykład jak gdyby ten filtr skórny, który jest, jak gdyby pierwsza warstwa normalna ochrona, tak jest ważna. Witamina A jest niezbędna dla rozrodu. To jest normalne to, ale namacalne bezpośrednio na co dzień ewentualne my nie bierzemy pod uwagę normalne tego, bo rzadko występuje normalne hipowitaminoza A. Tak. Natomiast są rasy, które mają niedobór witaminy, tak zwaną witaminę A. To normalnie do tych należy zwykle normalne koto właśnie. To powiedziałem o tym przytłuszczającym głowie, to pierwotny, tak dalej, albo tłusty. I to normalne koka spaniel wymieniłem w tym tabie. Golden Retriever normalne należy do tej grupy. U nich normalne mogą dojść do pewnego zaburzenia, dlatego że witamina A, jak gdyby normalnie występuje normalnie w dwóch postaciach. Prowitaminy. Albo beta-keroteny, albo retinol. Na przykład, to jeśli bierzemy koty teraz, koty, koka spaniel, Golden Retriever nie są w stanie przekształcić beta-karoten w retinol, właściwą witaminę A. I dlatego normalnie często ten łojotok dotyczy pierwotny, dotyczy tych ras, prawda? Koka spaniele i tak dalej. I to dotyczy normalnie kotów. Więc koty z kolei mają taki problem, ponieważ beta-karoten jest zawarty normalnie w produktach pochodzenia roślinnego, tak dalej, to wszystko normalnie możemy przekształcić. Więc koka spaniel nie przekształca, kot nie przekształca. Więc kot, żeby normalnie mieć witaminę A, on musi normalnie wycierpać normalnie z produktu normalnie pochodzenia zwierzęcego. To jest normalnie jego źródło. Najgorsze z kolei normalnie będzie dla nas, a tego hiperwitaminoza, bo łatwo zatruć zwiedzę witaminą A. I dlatego powiedziałem, czy to jest ważne na samym początku, żeby nikt nie wpadł na pomysł, żeby że na własną rękę będziemy podawali normalne witaminę A, bo uważamy normalnie, że on jest niezbędny. To jest bardzo niebezpieczne. Łatwo można, szczególnie w przypadku kotów, to mamy, że można stłuszczenie wątroby wywoła, można mamy sztywność, mamy zupełnie zestywnienie się na mamy kręgosłupa, czy kręgu w ogóle, kłopoty z chodzeniem można mamy wywoła, silny ból właśnie związany z tym, brak normalne omycia się normalne, bo nie jestem w stanie normalnie się kręcić i tak dalej. Tak, to może być związane z witaminą A, takie nadmiar witaminy A. Oczywiście są rasy typu koka spaniele i tak dalej, w momencie kiedy występuje taki łojotok i tak dalej, w pewnym momencie widzimy, że normalnie nie działają różne leki, to można wprowadzać witamina A do leczenia, ale on musi być normalnie pod kontrolą, albo zadziała, albo nie. Tak, i na tej zasadzie i tak dalej. Więc trzeba bardzo uważać z witaminą. Tak. Ponieważ rzadko występuje jego niedobór, lepiej jednak normalne, bo gorsze są normalne hiperwitaminoze dla nas, aniżeli normalne ten niedobór.